Wciąż trwa na platformie odpal.projekt.pl nasza zbiórka crowdfundingowa, która posłużyć ma na stworzenie serii filmów edukacyjnych traktujących o tym, jak działa teatr. Proszę Państwa, tutaj przenosimy się na monitor komputera i jest tutaj widać, że mamy już 27%, zostało 10 dni, a tutaj właśnie adres odpal.projekt.pl. Proszę Państwa, ja w tej chwili jako taki gratis, jako taki przedskoczek filmowy, jako taki film wstępny, postanowiłem Państwu zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, jak działa teatr od strony gabinetu dyrektora. Otóż zapraszam Państwa w taką ekspresową wycieczkę właśnie po gabinecie dyrektora, jak działa teatr. Otóż tutaj jest lampa, którą dostaliśmy w prezencie, tutaj jest pianino, na którym można grać rozmaite piosenki, natomiast przenosimy się tu, tu jest biurko dyrektora, biurko, to jakiś totalny bałagan, tutaj jakieś kwoty tajemnicze oczywiście. Dalej mamy tutaj co? Słuchawki, proszę Państwa, o instrument muzyczny, który dostałem od Macieja Maciejewskiego, który dał mi go po powrocie z jakichś ciepłych krajów, tak się gra na tym instrumencie. Natomiast dalej co? O, tutaj na przykład, proszę Państwa, łańcuch, plastikowy łańcuch, który służył jako prototyp scenografii do spektaklu MOK Czarna Burleska. Dalej, tu kolejny instrument, żaba grająca w ten sposób, tutaj portret Toma Waitsa, tutaj proszę Państwa jeszcze, o, tam gdzieś kryje się za lampą flaga Grecji, którą dostałam od Michała Chrysolidisa, który przyszedł do mnie akurat w Dzień Niepodległości Grecji. Proszę Państwa, za mną ściana i portrety wspaniałych artystek, wspaniałych artystów. Tam trzy portrety moich mistrzów, moich mentorów. Otóż jest tutaj Witkacy, jest tutaj Tom Waits i jest tutaj Włodzimierz Majakowski, palący nieodłącznego papierosa. A ja na tle palmy namawiam Państwa na skorzystanie z tej możliwości, żeby wesprzeć nasz projekt, żebyśmy mogli opowiedzieć Państwu o tym, jak działa teatr. Wejdźcie na stronę odpalprojekt.pl i tam dołóżcie swoją cegiełkę do tych 7% zgromadzonych. O, tutaj przerzuciłem sobie palmą kamerę na drugą.